Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beholder. Jak sami widzicie, jestem już po... No, może nie w cudzysłowie, po prostu po naprawieniu tego, co zepsułem pod koniec poprzedniego odcinka. Miejmy nadzieję, że teraz pójdzie to w jakąś lepszą stronę. Widzę, że... Widzę, że nasz kolega lekarz... Co jest? Czemu nie mogę przesunąć? A, okej, okay, tego przycisku myszki używałem. Ale nasz kolega lekarz widzę, że jest zadowolony. Dobra, szybkie cięcie później, bo musiałem coś niestety załatwić. Co tak pisło? Okej, co my tu mamy? Nowe dwie dyrektywy. Zabrania się posiadania ryb i zabrania się rozmawiać o wojnie. Okej, rządka Makesta. Ja potrzebuję jeszcze 9000 nazbierać. Czy weź nie chciałby się może zadomowić? Zabrałem te rzeczy? Tak, tyle zabrałem, dobra. No na razie nikt nie chce się wprowadzić, szkoda. Dobra, bo tak, my musimy oczywiście, wiadomo, mamy czas na ogarnięcie questa dla tej. Znaczy questa, jeśli chodzi o córkę, zgarnąć kasę i dalej. Zobaczmy, czego by chcą kolejno Aloyzy i nasza żoneczka. Czego potrzebujesz, Anno? Potrzebuję 700 dolców na opłacenie rachunków. Dobra, proszę. Dziękuję, Karl, jesteś wspaniały. Okej, to było szybkie. Co chce pan szmak? Dzień dobry. Tak będzie chyba to. Jak mogę ci pomóc? Tak, no ze sobą dobrze, że postanowiliśmy się pobrać. Aloyzy się żeni, wyobraża pan to sobie? Z myślą o naszym niedowym miesiącu kupiłem już bilety na rejs po południowym wybrzeżu. I to wszystko dzięki panu. Mam do pana jeszcze jedną prośbę. Chciałem dać Sarze jakiś prezent, ale nie znam jej zbyt dobrze. Nawet nie wiem, co lubi. Mogę wam popytać ludzi i dowiedzieć się tego dla mnie? W porządku. Będę pana dłużnikiem i poczęstuję pana kawałkiem jej zapiekanki z drobnymi podrobami. Jest przepyszno. Okej, okay, i teraz tak, właśnie. Bo to jest rzecz, którą bardzo dobrze pamiętam. Mianowicie to, że... To chyba nie jest ta bratanica, czy tam siostrzenica panny Ranek. Kiedy do niej zagadamy właśnie a propos tego, co ona lubi, no to ona powie pana wprost, że to nie jest jej bratanica i że trzeba ten... Jeszcze trzeba i że będziemy... I wtedy będziemy mieli opcję na przykład chyba sprawdzić w ministerstwie, kto to faktycznie jest. Zobaczmy na razie, co chce tutaj od nas synek. Masz jakieś problemy na uczelni? Tak, tato. Rektor zarządził zbiórkę pieniędzy. Potrzebna jest duża suma i nie wiem, skąd mam wziąć tyle pieniędzy. Ile? 15 tysięcy. Ile? Czy oni tam powariowali? Od kiedy ludzie w naszym kraju mają takie pieniądze? Jak tak dalej pójdzie, to na uczelni nie zostanie ani jeden student. Chociaż może o to w tym chodzi. Zobaczymy, co da się zrobić. W najgorszym wypadku pójdziesz do pracy. W kraju potrzeba górników. Bardzo zabawne, tak. Dzięki. Marta jest chora, syn. Potrzeba mnóstwo pieniędzy, żeby ją uratować. I kto wie, jak długo potrwa jej leczenie. Za jakiś czas może się okazać, że będzie na to potrzeba jeszcze więcej pieniędzy. Rozumiem, tato. Właśnie. I to jest kolejny quest. Do wyrzucenia jeden krok i jeden krok, nic więcej. Tererere, do wyrzucenia jeden krok. Kurde, dopadł. I tak, mamy dwa dni, żeby ogarnąć tę kasę. W teorii jestem w stanie to zrobić i uwaga. To jest właśnie to, teraz mamy do wyboru. Albo dać synowi, albo dać na córkę. I powiem wam, z mojego przejścia, tego właśnie pierwszego, wiem, że jednak lepiej syna jest odpuścić i iść w
bo niestety nie da się i tego questa wykonać. Chciałbym, ale bez trainera się nie da. A trainer nawet nie wiem, czy jakiś dobry do tej gry jest. A nawet jeśli jest, to wolę akurat tą jedną grę, albo może nie tą jedną, ale tą grę wolę przejść właśnie bez trainera, żeby sobie aż na to nie odbyć. Wiadomo, z trainerem to jest czasami aż za łatwo, jeśli chodzi o w sumie grę, no, cokolwiek i kiedy się używa trainera. Czyli dobra, teraz potrzebujemy jeszcze drugie tyle kasy, ile mam. O, jest nasz pan kolega Hundlarz, więc... Berek, pohandlujmy. Teraz tak, tutaj wszystkie te jeansy. Czy jeansy już są chyba nielegalne, co nie? Tak, tak. Tutaj jest 200, ale 200 zostaje ze mną. Pamiętam sobie. Kurde, chyba sól też była później nielegalna, więc to sobie zostanie. Rum za niecałe 300, bo ludzie. Nie wiem, czy to tak teraz przeskoczyło, no ale... No i mamy teraz, tak, jedną kamerkę, którą chcę zainstalować. Dwie rzeczy, które już są nielegalne i dwie, które z tego co pamiętam, nielegalne dopiero będą. Zarobiłem na tych transakcjach około 2000. Ale właśnie, zapytajmy o tą całą Sarę Waterman, panią Ranek. O, przy okazji tę konserwę możemy zahaczyć. Ciekawe, czy nam coś zrobi. Mam nadzieję, że nie. Jak zakończyła się sprawa z konserwami? Zamietli wszystko pod dywan. Okazało się, że nie tylko konserwy zawiniły. Śledzie też były zepsute. A za śledzie odpowiada kierowniczka. Sprawdzili ją do więzienia. Okej, okay, dobra. Czyli no, dla Lincie jakoś mega źle nie skończyło. Dla nas na szczęście też nie. Bo ani Ranka nie wkurwiłem, ani nie gadałem potem z tym gościem. Z tym tym. Nie gadałem właśnie znowu z tym posłanym, tylko już go zaraportowałem i elo. No ale jednakowoż trochę go szkoda, nie powiem. Dobra, i tutaj. Chciałem porozmawiać o pani siostrzenicy. Sarze? Nie widziałem jej od 3 miesięcy. To ona nie mieszka z Aloyzem? Z Aloyzem mieszka Sara, ale nie nasza. Ta wasza Sara to pięt naszej Sarze, nie doraz. Nasza Sara to niebo, a ziemia w porównaniu z waszą. Wasza Sara nie dorównuje naszej Sarze. Nasza Sara wystarczy zrozumiałe. Wspaniale, odczytuję. A tak, ona nie jest moją siostrzenicą. Niech mnie. W takim razie kim jest kobieta, która zamieszkała z naszym doktorem? To pan jest pracownikiem państwowym, ma pan te wszystkie dokumenty, dyrektywy i wielki czerwony telefon. Nie może pan gdzieś zadzwonić i się dowiedzieć? Widzę, że zna się pani na mojej pracy. Nie urodziłam się wczoraj, mój drogi. Niejedno już widziałam. Szkoda, że tak dawno nie widzieliśmy naszej Sary. I proszę, tutaj za samo to dowiedzenie się dostaliśmy sporo autorytetu. 75 punktów, kolejna kamerka level 3. I właśnie lecimy do... telefonu pogadać a propos tego, bo musimy jeszcze zaraportować, że ogarnęliśmy ten profil Shimmera. No ale to później. O, tutaj do ministerstwa poprosi o dane na temat tej baby. Na podstawie jakich danych ma zostać przeprowadzona kwerenda? Imię, nazwisko, czy zgłoś oszustkę? Zgłoś jako oszustkę. Proszę czekać. Według dostarczonych danych oraz opisu doszliśmy do wniosku, że najprawdopodobniej chodzi o Were Renzi. To była pracownica stołówki, poszukiwana za wielokrotne próby otrucia, poligamię, kradzież i oszustwo. Nagroda za raport na temat Were Renzi $1000. No, raport, ale oczywiście ten spisany. I tak, warto to zrobić jak najszybciej, bo niestety, jeśli będę zwlekał a propos tego, tutaj właśnie mamy zwykły do profilu, że nie wiadomo kto to jest, dostajemy za to więcej kasy, nie? Ale też... A tutaj dwójka, kobieta...
Agnieszka z Szpakiem. Tutaj chyba była kucharka. Ona nie miała chyba wpisanego. Ona ma przedszkolankę. Dobra, zmieni. Przedszkolanka. Tutaj. I teraz uwaga. Mógłbym dać szantaż na nią, ale niestety w jej przypadku nie mogę tego zrobić. Bo w jej przypadku jest to wtedy jedyna opcja, kiedy mogę ją zaszantażować. Znaczy i zgłosić jednocześnie, bo nie mogę drugi raz zostać tego samego, więc zgłaszamy ją, mieszkającą pod dwójką. O właśnie, jak to jest dyrektywa? Jak to będzie dyrektywa? Zabranie się przechowywania żarówek. Zajebiste macie te dyrektywy. Która to będzie dyrektywa właśnie? A propos tego, nie? Ukrywania przestępców. Ukrywanie informacji o przestępstwach. I znaleziono przestępcę. Okej, czy to będzie to? Mam nadzieję. 60-37 z 1 września. Mam nadzieję, że to będzie to, no ale nic innego mi to nie pasuje, bo to jest to zwinięta tkanina i tworzenie plakatów propagandowych. No nie, no i tak dalej już mamy to, co znamy. No to sorry, ale to musi być to. A kurwa, nawet jest. Nawet jest ta czaszka. Dobra. Raport. Wyślij. No i to mamy ogarnięte. Wolę sobie to przyspieszyć. Jeszcze zagadajmy. A co chodzi? Pogadaj pieniądze na Patryka. Co myślisz o nauce Patryka? Powinienem dać mu na nią pieniądze? Sama nie wiem, Karol. Bardzo chcę się uczyć. Z drugiej strony. Ciągle mówię swojej dziewczynie i wolności słowa. Może dzięki pracy w końcu bym domyślał. A nam przydałoby się dodatkowe pieniądze. Ale to jego przyszłość. Może życie ułoży mu się lepiej niż tam. Może pieniędzy potrzebuje? Nie, ta Marta znowu źle się czuje. Rozumiem. Jeszcze o tym pomyślę. Ale to jest tego takie pidu-pidu, które chodzi o to. Czego potrzebujesz, Anno? Potrzebuję 500 dolców na zakupy. Masz. Bardzo. Czyli zaś pierdoła. Dobra, ja jechać. Bracio, do widzenia. Proszę bardzo, 2000 dla mnie. No to jeszcze 7 i mogę dawać kasę Aloizemu. Czyli tak, Patryka musimy olać w takim razie. To fajne jest to, że to właśnie nie ma w ogóle terminu, jeśli chodzi o te gadu-gadu z ministerstwem. Ale wiadomo, też warto to zrobić, bo wtedy dostaniemy szybciej questy, które będą fajnie płacone i w autorytecie, i w kasie. No i właśnie, pogadajmy o Sarze, panie Szpak. Sara została aresztowana. Podobno to oszustka. Nikomu nie można szkłować na tym przeklętym świecie. I pomyślę, że kupiłem dla nas te bilety na wycieczkę statkiem. Myślę, że przyniosło panu więcej szczęścia niż mnie. Proszę je przyjąć. Nie chcę takiej bolesnej pamiątki. No i właśnie, 2 bilety na rejs na południowym wybrzeże. Teraz tak, kurde. To jest ten knif, bo z tego co pamiętam, to później Shimmera trzeba wysiudać. Znaczy, w sensie trzeba zrobić tak, żeby Shimmerowie się stąd albo wynieśli, albo musimy ich zaraportować. O, a propos, zabrać noszenie psów krawatów. Tak, accurate. Tutaj mamy. Dobra, mam jeszcze jedną trójkę, więc postawimy ją w tym miejscu. Nie ma co przeszukiwać, ale mogę podłożyć tutaj za to ten krawacik i zaszantażować naszą koleżankę. Znaczy koleżankę, no w sumie tego, na kogo to wyskoczy, bo to wiadomo, to jest taki akurat trudny. Ale też tak podróżmy, muszę poza zasięgiem kamer. Nie było widać, że coś trudne, nie? Też wiadomo, w praktyce to tak naprawdę nie ma żadnego tego. Nie ma to żadnego znaczenia. No i teraz krawacik sobie biorę dla siebie. Z powrotem
tak głupio, że to się nie jedzie na ten. Nie, może nie jedzie, że to nie idzie na dwie osoby od razu, tylko na jedną właśnie. To jest taki drobny minus niestety. No ale trudno się mówi. No i będziemy teraz tysiaczek na plus. Dzięki szantażowi. Problem jest tylko, że właśnie nie wiem, w tym miejscu to podłożyć, żeby to poszło. O, a nie! Dobra. Okej. Okay. A jednak poszło na obiad. Spoko. Dobra, no to pewnie szantaż do szmerów pójdzie ogólnie. To będzie chyba ta najnowsza, nie? Tak, 60-51 z 11. Cyk. I do Klausa Schimmera. Nie pod dwójką, pod jedynką. Najnowsza dyrektywa. Cyk. No i 2000 jest plus. Ok. No i teraz zagadajmy sobie do ministerstwa, żeby właśnie sprogresować ten ogólny progres po prostu fabuły. Złóż raport. Tu ministerstwo, w porządku. Nadszedł czas na zdecydowane działanie, towarzyszu. Musicie eksmitować Klausa Schimmera. O, proszę, szybko poszło. Zapytaj o żonę. Co się stanie z jego żoną? Jego żona nas nie interesuje. Załatwcie sprawę tak, jak uznacie za stosowne. Zapytaj o metody. Jak mogę eksmitować Schimmera? Możecie porozmawiać z Schimmerem. Wystarczy nam, że zgodzi się na wyprowadzkę. Wolelibyśmy jednak, abyście napisali na niego raport związany ze zwołaniem którejś z dyrektyw. To wasz obowiązek, towarzyszu Karl. Zrozumiano. Do usłyszenia. Ja powinienem gadać tym głosem tego całego chępfa, no ale... No wolę nie, krótko mówiąc. Dobra, mogę ewentualnie winyl jeszcze im podrzucić. Jeansy są jeszcze nie, ale właśnie, no. Muszę głoić wszystkich na te szantaże, ile tylko się da. Przymetam ci kwesta dla nas. Kuźwa, ranek idzie poczytać. Dobra, może zdążymy podrzucić. Przez nowy dzień, więc powinna też być nowa akcja. Zdążę czy nie zdążę? Zdążę czy nie? Dołóż. Cyk. Wiesz? Jest, zdążyłem! Dobra, nice! Okej, okay, i powinno być też do... Tak jest, do rozranek też jest. A, chyba się zorientował, że ktoś tu był. Jak mi się wydaje, no ale... Na szczęście... Nie zorientował się, że to ja. Tak więc... Bueno. Cyk. No i jedziemy teraz z rankami. Kurde. Znaczy, nie, powinno zadziałać, bo raczej nie ma limitu, na ile mogę ludzi szantażować. W sensie wiem, że mogę tylko maksymalnie o jedną rzecz raz zaszantażować, o tę samą. Bo jak drugi raz zaszantażuję o to samo, no to wtedy już zostanie ten szantaż zignorowany i kasy nie dostanę. Więc tak, Rosa Ranek, zamieszkująca trójkę, złamaliście dyrektywę. I to była która z tymi nagraniami? To była 6046 z 6. Cyk. Teraz jeszcze Marek Ranek. Spod trójki złamaliście dokładnie tę samą dyrektywę z tego samego dnia. Więc bądź pan tak miły. I... Nowej kasa. Okej. Okay. Kolejne 2000 w kieszeni. Pięknie. No, za chwilę tutaj synek odejdzie. Znaczy odejdzie, za chwilę mu się skończy. Chociaż w sumie ciekawe, czy dałoby mi się dzięki tym szansom, bo wiadomo. Najlepiej jest ten rozkaz ministerstwa ciągnąć jak najdłużej się da. Pytanie, czy ja w kolejne 40 godzin zdążę uzbierać 20 tysięcy? Bo faktem, 15 już dla syna mam.
Tylko pytanie, po pierwsze, czy zdąży uzbierać drugie, prawie półtora raza tyle, ile potrzebuje dla syna, dla córki w ciągu niecałych 40 godzin? To jest jeden. A dwa, czy... A dwa, to czy zdążę... ogólnie to jeszcze zrobić? To jest ten minus. Znaczy, to jest teraz ten minus, bo teraz nie ma aż tylu nielegalnych przedmiotów. Ja mam aktualnie jeszcze... Ich jeszcze mogę zaszantażować o dwie rzeczy. Ich chyba też, bo chyba też... Choć nie, czekaj, zaszantażowałem wcześniej o to? Profil, raport... Lokator spełnił... Tak, dobra, chyba tak, chyba nie szantażowałem jeszcze ranków o krawat, więc mogę ewentualnie to im jeszcze podrzucić. Kurde, wiecie co? Jestem chętny spróbować, żeby ogarnąć z synem. Dobra, aktualnie ile tutaj mamy kasy? Będzie chyba 4000, nie? Dokładnie. Dobra, przyjmijmy sobie quest od Shimmera, bo to mi daje checkpointa i ewentualnie po prostu cofniemy z tym. Zapytaj, co się stało. Chciał pan ze mną rozmawiać? Tak, muszę się... Nie, czekajcie, było. Tak, muszę się wyprowadzić. Nie mamy pieniędzy i... nie stać się na opłacenie czynszu. Nie. Jeszcze taki starszy od mnie. Wygląda na to, że dopięli swego i w końcu się mnie pozbędą. Łudzenie się, że do tego nie dojdzie, było czystą głupotą. Okej... Okay. O kurde, o nie, zjebałem! Fuck! O kurde, nie! Oni się już wyprowadzają! Ajajaj, nie do końca to się miało stać. Rozkaz... No, trochę będzie czasu, ale tak głównie gadałem sobie po prostu. Czy to... Okej, dobra, ci dostają szantaż. Dobra. Dobra, czy ona idzie na górę, czy masz pana dół? On mnie przyszedł na górę. Połóż. Fajne, zabierz. Spieprzaj. Dobra, zrobiłem. Okej, okay, tyle dobrego. Dobra, wiecie co? YOLO, jestem na pewno chętny spróbować, kurde... tej akcji właśnie. O proszę, teraz kramy są legalne. Więc dobra, nie profil, tylko szantaż. Czyli jeszcze raz, ranków. Szantażujemy. To jest ciekawe, nie? W sensie to jest śmieszne, bo ja na przykład mam tutaj materiały, nie? Ale jakbym przeciągnął to z żony, a nie z... niego, no to mi, nie, to mi albo nie zaliczy, albo coś się spieprze, nie? A tak, kurde... A mieszkanie tak pod tym samym adresem, nie? Rosa, Tunika... 1046 i 6... Cyk. No i to mamy załatwione. Pan, panie Shimmer, zobaczymy, co pan dla mnie masz za questa. Znaczy, zobaczymy. No ja tam pamiętam nie wiem, jaki był ten quest, nie, ale to sobie po prostu zobaczymy, nie? Dobra, i teraz tak, co się stało, to wiemy. Zapytaj, czego potrzebuję. Niech pan będzie ze mną szczery. Czy otrzyma pan polecenie, żeby mnie szpiegować? Zagrać mu ekspisją, powiedz o poleceniu. Bądźmy mili, powiedz mu polecenie.
Musi być pan ostrożny, towarzyszu Klaus. Będę szczery, otrzymałem polecenie pozbycia się pana z tego budynku. Co? Chcą eksplodować mnie z mojego własnego domu? W głowie się to się w głowie nie mieści! Już dawno bym się stąd wyprowadził, gdybym tylko mógł. Cóż, nie powinien zawracać panu głowy moimi problemami. Dziękuję za ostrzeżenie. Co pan teraz zamierza? Właśnie, zaproponuj pomoc. Chcę panu pomóc. Dlaczego nie opuści pan miasta? To bardzo podejrzane. Dlaczego miałby mi pan pomagać? Nalegaj na rozmowę, zgódź się i odejdź. Nalegaj na rozmowę. Nie pytam z ciekawości. Chcę panu pomóc. Prześladują mnie. Trudno mi uwierzyć, że kogoś interesują moje problemy. Skierowali mnie do pracy w sklepie z tytoniem. To taka mała drewniana budka w pobliżu rynku rybnego. Odebrali mi pozwolenie na wyjazd. Bez niego jestem zobowiązany jak pies na łańcuchu. Sam pan rozumie. Co to za pozwolenie? Przecież powinien pan wiedzieć o takich sprawach. To dokument, który należy okazać przy próbie wjazdu na teren wolnych obiektów lub przy wyjeździe z miasta. Stacje kolejowe, porty, drogi z posterunkami. To wszystko jest dla mnie niedostępne. A dlaczego pan nie wyrobi sobie takiego... Dlaczego nie wyrobisz sobie nowego? Nie uwierzy mi pan. Ministerstwo odpisało, że moje dokumenty zostały przesłane do archiwów w celu uzupełnienia danych. Napisali, że mogę je stamtąd odebrać. Gdy udałem się do archiwów, powiedziano mi, że nie mają moich dokumentów. Spędziłem tydzień w kolejce, żeby zobaczyć się z inspektorem w sprawie ich odnalezienia. 2 miesiące później dowiedziałem się, że złożyłem wniosek na nieodpowiednim formularzu i że obecnie nie mają formularzy, których potrzebuję. To gwiazdka! Czyli pańskie dokumenty zaginęły w archiwach? Tak, moje dokumenty są w archiwach. Podobno w ten sposób próbują doprowadzić petentów do szaleństwa. Sam już nie wiem, czy to żart, czy prawda. Ministerstwo Alokacji umywa ręce, a z archiwami nie da się niczego zrobić. Spróbuję panu pomóc w sprawie pozwolenia na wyjazd. No i pięknie. Ona teraz zostawia kasę, czyli trzeba by z Rankiem zagadać właśnie. O pogodzie, co się dobra o pogodzie? No da! Niezmiernie paskudno! Słońca nie widać całymi tygodniami! Przypomina to nasz mizerny żywot, nie sądzi pan? Co? Dobra, bo co się stało, to pewnie będzie zaś to, nie? Czekaj, mam tutaj to ewentualnie? Tak, mam dokumenty, proszę, dobra. Zobaczmy. Ja, to jest dokładnie to samo. No i oni się już tutaj zbierają. Nie. Żadne zgłoś wykonanie zadania. Nie ma takie. Nie ma niczego takiego. Zgodziłem się pomóc, więc pomogę. Ale dobra, skoro mamy właśnie questa. To jest jedno. Skoro mamy questa, no to. Czy mamy questa, czy mamy checkpointa, no to YOLO. Dajmy kasę synowi. I zobaczymy, czy uda mi się nazbierać właśnie też na córkę. Ile mam? 43 godziny. Chociaż... Dobra, nie, czekajcie, moment. 43 godziny. Ja mogę raz na 24 tylko... Raz na 24 tylko mogę... Mogę ten... Raz na 24 mogę tylko szantażować. Znaczy dobra, szantażować mogę ile chcę, ale raz na 24 mogę tylko zabrać przedmiot z szantażem związany. Będzie dostać karę, wiadomo. No chyba, że się zegwie autorytetem, ale nie wiem ile to jest tam punktów wymaganych, bo nie próbowałem nigdy grać więcej ziemi rzeczy dziennie. Dobra, to nie. No to... To jednak nie, to jednak... Dobra. Spróbujemy to pocisnąć dalej, zobaczymy czy cokolwiek uda się ogarnąć, nie? No ale jednak nie, odpuścimy tę kasę dla syna, zobaczymy właśnie... Co będziemy mogli zrobić odnośnie tych papierów od Klausa. Tutaj na razie zgarniamy...
4 patyki. No i brakuje mi 1005 dolarów, żeby bardzo fajnie to zbudować. Dobra, przyspieszmy upływ czasu, żeby ranek wstał, bo musimy do niego, zakładam, zagadać a propos właśnie tych. A propos reakcji z aktywami. Już wstał, pięknie. No, stuk, puk. Bliżej. Dobry. I czego pan potrzebuje pracownika archiwum? Zapytają żonę, w jakim sensie? Ha. Rosa pracuje na stołówce. Skąd pamiętam, zawsze siedziała w kuchni. Tak, kocha pieczenie bułek i cias, że robi to zawodowo. Żeby jeszcze nie zalatywało tak od niej kapustą. Okej. Tu. Rozmawiam o pomocy Shimmerowi. Pracuje pan w archiwach, prawda? Czemu pan pyta? Przecież dobrze pan wie, że tak jest. Potrzebuje pomocy. Pewien dobry człowiek nie może odzyskać dokumentów z archiwum. O kim pan mówi? Dokumenty dobrych ludzi nie trafiają do archiwum. Niech mi pan nie nawija makarony na uszy. Nikt nie pytania, opowiedz historię. Chodził już Shimmera z podjedynki. Wpadł w tarapaty, odebrali mu pozwolenie na wyjazd i tutaj utknął. Nie lubię go. Pracuję w sklepie z tytoniem i nigdy nie poczęstował mnie papierosem. Zachowuje się tak ze strachu. Proszę mu pomóc. Niech pan przyniesie jego pozwolenie. Bez niego nie mogą się stąd wyprowadzić. Dobrze, ale musi mi pan dać butelkę whisky. Bez tego nie uda mi się dostać do skonfiskowanych dokumentów. Okej, mamy łychę może przy sobie? Nie, jak na złością oczywiście sprzedałem. Dobra, ale... Może... Ale ty, czekaj, ta... Czy szpak nie miał aby łychy przy sobie? Nice, pięknie. Akurat wyszła nowa dyrektywa, że czytanie i posiadanie książek jest zabronione. Patyki, informujemy was, że was syn Patryk Stein został wydalony z uczelni w związku z niepowodzącym. Skierowano go do pracy w kopalni numer 37/42. Jest to lokacja. Dobra, płacimy 2000. No i niestety potrzebuję teraz kolejnych 5. W tym. Dobra, on teraz wychodzi. Ładnie. Jeśli dobrze pamiętam, to on gdzieś tutaj miał, zdaje się, właśnie tego. Miał tutaj gdzieś łychę. Więc będziemy mogli... O, proszę. I jeszcze kamer jest więcej. Tutaj... Z góry wam mówię, jeśli chcecie kogoś z rodziny dać, to najwyżej żonę można bez jakichś większych konsekwencji. W sensie, jak zaraportujemy córkę, no to dostaniemy, to nas zgarną. Jak zaraportujemy syna, to chyba też nas zgarną, więc tylko żonę da się chyba zaraportować na, tak, żeby nie było żadnych problemów a propos tego, nie? Chodzi, także super. Czy on ma tę łychę, czy on nie ma tej łychy? Weź mi tę łychę. Ma łychę! Pięknie! Bierzemy tą łychę. Dobra. Dobra, czy ja go coś szantażowałem? Chyba nie. Dobra. Dobra, więc... już mam dwa dowody. Czyli to są kolejne 2000. Ajajaj. No kurde, nie powiem, trochę się cy... O, też dobra, okej, za chwilę wybije pewna godzina i będę mógł to zabrać po znaczeniu. Proszę bardzo, no i teraz to zabieramy. Dobra, tu nie ma przypału. Dobra, ranek wrócił. Szanowanko. Tam muszę spojrzeć. No nie, ja mam tylko to, co jest mi właśnie tutaj potrzebne. Tak więc, panie Ranek, mam dla pana łychę.
Niech pan przyjdzie whisky, a wtedy ja przyniosę dokumenty. Niech pan weźmie tę butelkę. Tylko cichosza. Dobry wybór. W porządku, przyniosę ten dokument. Niech pan wróci później. Później czytaj, pewnie jak się jedna taka kolejeczka styguje, nie? Czyli zaś pójdzie... O, a nie, on chyba od razu idzie po to. W ogóle tak z buta? Busa od tego masz chyba, nie? Oj, pyk na szimerową! Mamy dowodzik. Ale bardzo fajnie, że akurat się na to udało ją złapać. Dobra, no to co? Machamy kurde te, nie? Machamy teraz szantaże. Tak, 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 tutaj są wody i tak dalej, i tak dalej. W ogóle fajne jest to, że te opisy też się zmieniają. A propos tego właśnie. A propos tutaj na przykład tych opisów. Był wcześniej student, czy coś tam, teraz jest górnik i tu został wydalony z uczelni, więc teraz pracuje jako górnik. To jest naprawdę bardzo fajnie stegowane, że to jest tak... że to jest na tyle przemyślane. 12. Mieszka pod jedynką. Maria Schimmer. Na Klausa. Tak, na Klausa to się nie liczy, bo jego nie widzieliśmy, ani nie ten. Ani go z tym nie widzieliśmy, ani go nie ten. Ani go nie przyłapaliśmy. Dobra. Szpak, szpak, szpak. Jemu jeansy chyba podłożyłem, więc to jest dyrektywa 6045 z 5. Proszę bardzo. Jeden szantażyk. No i drugi szantażyk na właśnie najnowszą dyrektywę. A propos tych całych książek. Cyk. Dobra, jak to wygląda a propos reszty? Na ranku już nie mam niczego. Jest nowy dzień, pięknie. I reszta już są sami moi. Okej. Jak to wygląda z zasiedleniem? Dalej nikt nie chce się wprowadzić. O! Ranek wychodzi. Może ma to, co mnie interesuje, czyli właśnie te dokumenty. Pańskie dokumenty. Te szczury z archiwum je zgubiły. A je znalazłem. No i pięknie. Pozwolenie na wyjazd wydane dla Klausa Schimmera. Dzięki takiemu dokumentowi można poruszać się po kraju. Bez niego nie da się opuścić miasta legalnie. Ładnie. O, żona znowu coś chce. Ciekawe co tym razem. Pewnie zaś kasę na zakupy, nie? Dobra, stuku, stuku. Nie mogę wierzyć, że postanowił pan nam pomóc. Co nowego? Oto pańskie pozwolenie na wyjazd. Jest pan wolną osobą. Niesamowite! Udało się panu! Teraz już nic nie powstrzymuje pana od wyjazdu. Obawiam się, że sprawa nie wygląda tak różowo. Żona próbowała kupić bilety na pociąg, ale nikt nie chciał jej ich sprzedać. Wygląda na to, że trafiliśmy na jakąś czarną listę. Musimy znaleźć sposób, aby w końcu wyjechać z tego miasta. Albo nawet z kraju! Pomoże nam pan! Spróbuję coś wymyślić. Czarna lista to i tak lepiej niż lista z ludźmi do rozstrzelania. Nie wiem jak panu dziękować. Przywrócił mi pan wiarę w ludzi. Okej, dokumenty, to już jest zrobione. I tak, tutaj jest rozkaz ministerstwa. 3000 dostanę. No i tu jest po prostu pomóż Schimmerowi w ucieczce. No i mam niby bilety, nie? Tylko właśnie pytanie, czy ja mogę sam coś kupić dla niego. Czy potrzebujesz 700 na rachunki? Przecież ja opłacam rachunki! Jezu, ja naprawdę nie ciągnie kasę, no skumana. To ja rachunki opłacam, kupię te wszystkie, a ona jeszcze do mnie kasę ciągnie. Zabranie się kontenia do parku. Nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał żyć w takim państwie. Myślę, nawet po ciężkim dniu roboty do baru nie możesz iść. Masakra.
dobra, jak to wygląda? Spełnione żądania. Okej, okay, dobra, to czekajmy. No. Wyciągamy w takim razie z kwiotka wszystkie banknoty. 3000 tylko niestety. Ale mi dwóch aż brakuje, jeśli chodzi o właśnie ten. Jeśli chodzi o tego questa, a mam 7 godzin na to, fuck. Dobra, no to idę do ranku w takim razie. Nie, jest pusto. To kurde, żeby oni zdążyli wrócić i to ogarnąć. Stęknij, bo kurde, nie patrzyłem w ogóle na czas. Dobra, o co ich szantażowałem? Graba. Ona tu skąd? Tak, nie mam. Fuck. Ajajaj. Dobra. Tak, kupię jedną taką kamerę. Zdaje mi 150. Dobra, to kupię jedną tą gorszą i ją spylę. Przecież... O nie! Nie! Ja nie zdążę! Nie, no kama! Ej, nie! Ona... Kurde, córka zginie! Bo ja kurde, nie mam tego! Demacz, no ten kurde pojechał, zanim wróci, to będzie już po czasie. Jest Shimmer. Jak na złość akurat przyszedłeś teraz, no chłopie. Zobaczmy w ogóle, bo mi nie stać za coś takiego, za taką... 250. Nie, musiałbym sprzedać kurde z tych nielegalnych przedmiotów. Się źle czuję. Dobra, nie. W takim razie tak, to będzie koniec odcinka. Ja będę... O właśnie, no i niestety umarła. No lepiej do tego nie dopuścić, żeby mieć najlepsze zakończenie, tak więc... Ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym, w którym spróbuję nie dopuścić do tego, żeby właśnie umarła nasza córeczka. 13, czy... Znaczy, tfu. Czy to była niewielka różnica. Dobra, zobaczmy, jak cofnę tutaj. Ile będę miał kasy przy sobie. I ile czasu na zrobienie tego questa. 11 godzin. Okej, okay, ale teraz mam tutaj pusto, więc mogę to od razu ogarnąć. Dobra. Ucieczkę z miasta. O, bilet... O, właśnie, mogę mu dać te bilety na rejs. Gdybyś miał jakiś sposób na ucieczkę z miasta? Niestety w grę wchodzi chyba tylko samobój. Macie bilety w takim razie. Oto państwa bilety na rejs. Znajdują się na nich wszystkie ważne informacje. Uciekajcie z tego kraju. Ratował nas pan! Proszę przyjąć te pieniądze. Mam nadzieję, że pokryję choć część poniesionych przez pana wydatków. Ile? 1000. Klaus, będziecie potrzebowali tych pieniędzy. Bzdura! Skontaktuję się z panem, gdy ja i moja żona będziemy już bezpieczni. Nie wiem, jak panu dziękować. Proszę przekazać to swojej córce. O, jak miło. Stema przywa i... nice! Okej, okay, dobra, dawaj, wyciągaj to w takim razie. Są, dobra, bo dostałem jeszcze hajs za chyba skończenie tego questa właśnie i dzięki temu właśnie teraz mi stać. Co chodzi, jak mogę pomóc, co hajs, dobra, masz. Dobra, panie Szpak, pan sobie poczeka. Daj hajs na leczenie. Mam kasę, wiedziałem, że panu się uda. Proszę mi je dać, a ja zdobędę lekarstwo. Mi się nie ociągaj, panie Dziejaszku. Kamer. Dobra. No właśnie, ci się wyprowadzają, więc tutaj w tym przypadku nie będzie żadnego. Tak
takiego tego. Nie będzie żadnego. Czy okej, jednak nie w kolejnym odcinku. Jeszcze zdążyłem to w tym naprawić. Teraz tak, z tego co pamiętam, to warto było te bilety dać na przykład też synowi i tej jego dziewczynie. Ale kto wie, może będę mógł jeszcze jakąś kasę dla niego zdobyć. A propos właśnie. Kurde, ja bym potrzebował jakiejś, kurde, tej, jakiejś takiej tabelki, kogo na co szantażowałem, nie? Bo wtedy musiałbym praktycznie cały czas się pilnować z czasem, żeby właśnie nie mieć tej, żeby nie mieć problemu, żeby nie zajebać w akcji. Co my tu mamy dalej za questy? Musiałem przekazał córce Miśka z ministerstwa i... Okej, szpak już chyba ogarnął leki. Moment. No dobra, przekażmy w takim razie. Do Misia. A coś dla ciebie, kochanie. To prezent od pana Klausa z podjedynki. Proszę. Zawsze marzyłam o takim misiu. Chodź mu podziękować. Pan Klaus i jego żona dzisiaj wyjechali. Wybrali się w rejs. Pojedziemy na morze, tatusiu? Oczywiście, kochani, obiecuję. Taki szybki quest, który w sumie niewiele daje, jeśli chodzi o... Nie, może jakiś... To jest to, bo to niby mogły... To niby polepsza relacje z rodziną, ale tak... W teorii, ale w praktyce to my to nie mam, że tego, wiecie, paska. Jak rodzina nas lubi, bądź nie, więc... Po prostu wykonujemy questa i tyle, nie? Dobra. Na koniec właśnie zgłosił to wykonanie zadania. I tu ministerstwo porządku. Eksmitowaliście Klausa Schimmera, ale nie zrobiliście tego z odpowiednim szacunkiem. To sprawa życia i śmierci, zrozumiano? Waszym następnym zadaniem jest rozwieszenie w budynku propagandowych plakatów. W mieście trwają rozruchy, zachowajcie czujność, towarzyszu Karl. Okej, no i propaganda to jest właśnie... Jak polecieli, kurde, z tym lekarstwo. Czy ma pan lekarstwo? Tak, proszę bardzo. Niech pan powie żonie, żeby uważnie przeczytała dołączoną lubkę. Proszę postawać ściśle z zaleceniami, a wszystko będzie dobrze. Antybiotyki, lek o szerokim spektrum działania. Tylko proszę nie oczekiwać cudu już pierwszego dnia. Z czasem efekty działania leku staną się coraz bardziej widoczne. Niestety pełne wyzdrowienie córki jest mało prawdopodobne. Najważniejsze, że zmniejszy się ryzyko śmierci. Czy to oznacza, że córka będzie wymagała dalszego leczenia? Wszystko na to wskazuje. Teraz proszę zapewnić jej ciepło i dobre odżywianie. Rozumiem, że teraz wszyscy żyją na kiełbasie i makaronie, ale pańska córka wymaga zbilansowanej diety. Kasze, zupy, białko i koniecznie owoce. W tej chwili to wszystko, co mogę dla niej zrobić. Znowu stan zagrażający życiu tutaj. Tutaj po prostu lekarstwo. Tutaj się ogólnie, wiecie, rozpierdol. Wyobraźcie sobie przypadki, jakby też tam stało na tej rzece. Ci ludzie by go stratowali normalnie. O, już mamy 6, bardzo miło. To jest strasznie głupie, że ja nie mogę do tego, nie mogę tutaj nic zrobić, dopóki się ten... Cykl autorytet. Cykl numerka. Kiedyś to, żeby najpierw tą propagandę ogarnąć. Telefon też musimy odebrać, no ale to sobie może chwilę poczekać, nie? Dobra, i teraz tylko jeszcze. Hajsu. Dobra, to zakończmy tym telefonem w takim razie.
odbierz telefon, połączenie alarmowe. Tu ministerstwo, w porządku. W mieście trwają rozruchy. Wychodzenie na ulicę wiąże się z niebezpieczeństwem. Zachowajcie spokój i zajmijcie się naprawami w domu. Macie na to 2 dni. Okej, my mamy właśnie 48 godzin, żeby naprawić wszystkie te uszkodzenia. Teraz tak, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chyba 9 mebli ogólnie potrzebuję. O nie, tutaj, dobra, nie, dobra. Dobra, na razie poproszę o, powiedzmy tak, 5 tych, 2 te na pewno. To jedno, nasze od razu naprawimy. Czy nasze, te nasze tutaj wszystkie od razu naprawimy. Żeby właśnie rodzinka jak najkrócej miała te uszkodzenia. Wiecie, co mnie ciekawi? Co by było... Okej, okay, też posłuchaj wtyki. Ciekawi mnie strasznie, co by było, gdyby ten... Gdybym ja wszedł do tego, nie? I bym naprawiał coś w mieszkaniu, ale ktoś by, wiecie, wszedł i ten... Kurde, ja jestem teraz skłonny to przetestować. Co się stanie? Żebym później nie zapomniał o tym leku. Daj lekarstwo dla Marty. Anno, przyniosłem lek dla Marty. Alojzy kazał, żebyś uważnie przeczytała zaglączoną ulotkę. Nasze córeczka wyzdrowieje, tak się cieszę. Co jeszcze mówił doktor? Lek sprawi, że Marta poczuje się lepiej, ale szanse na całkowite wyleczenie są bardzo małe. Czas pokaże. Najważniejsze, żeby w mieszkaniu było ciepło, a Marta dobrze się odżywiała. Trzeba karmić ją owsianką, a makaron i kiełbasa... Kiełbasa? Czy on oszalał? Jesteś pewny, że kazał dawać jej kiełbasę? Przecież kiełbasy już od dawna robią z papieru. Kiełbasy jeść nie można. Tylko zupy, owsianka i świeże owoce. O, no chyba, że tak. Kobietostwo, wielki cały owoców nie jadła. Kiedyś Patek przyniósł dla niej malinę z ogrodu botanicznego, ale to była tylko mała garstka. Przynieś dla niej duże jabłko, przynajmniej jedno. Zwariowałaś? Jabłka są zakazane, nie czytałaś gazet. Nic mi się nie stanie, jeśli twoja córka zje soczyste jabłko. Zabierz je komuś i przynieś do domu. Tylko nie przynosi Renety. Są kwaśne i robaczywe. Wow. Żonka naprawdę chyba lubi życie na krawędzi. Jabłka jeszcze nie ma. Jak mogę ci pomóc? 500 za kupę. Ja piję to. Dobra, jej. Dobra, on na bank będzie mieć to jabłko, nie? Dobra, ile mam? 24 godziny na to. Czy stać mi na takie jabłko? Szanowanko. A, patrzcie, nawet, że stać. Farelka. Ty kurde, farelka to by się nam przydała, no ale nie stać mi na farelkę. Żeby kurde sprzedać sobie na przykład jeansy. Ale farelka jest potrzebna. No kurde, czy farelkę dało się kupić? No nie wiem. Kurde, nie wiem. Autentycznie nie wiem. Nie pamiętam, czy dało się farelkę kupić tak normalnie. Dobra, jabłka są ogólnie nielegalne, więc... Kupmy po jednym. Jedno pójdzie, wiadomo, na córkę, drugie pójdzie na szantaże. Dobra, sprzedajemy jeansy i kupmy farelkę. Powiem wam, niezły sobie płacę, gdyby tak chłopliczy. Za 6,5 mogę kupić, za 2 stąpkę sprzedać. Nie wiem, co to jest. Jabłko... Co, ja to dobrze widziałem, że jabłko jest tylko na tydzień? Trzymaj, to jest bardzo źle, potrzebuję farelki. Proszę bardzo, jak wyczułem. Z tobą warto sobie jak sobie żyjemy w tej dzielnej piwnicy jak szczury. Dobrze, zajmę się tym. Prośbę się jeszcze i się odbędziemy na wyborczy. Trzymaj farelkę. Przyniosłem farelę, nie łatwo było ją zdobyć. Wreszcie będzie bardziej ciepło. Słyszałem, że opłaty zagrzewania mają wzrost.
zniszczyła. Marta potrzebuje kolejnego leku. Syropu sygnącego obrzeg z płuc, ale co? To ci się nie spodoba. Można go dostać wyłącznie nielegalnie, bo to lek importowany. Możesz go zdobyć? Marta ma obrzeg nie w płuca. Lekarze w szpitalu powiedzieli, że zostało jej tylko kilka tygodni życia. Nasze dziecko umiera. Karol, zdobądź to lekarstwo. Zrobię co w mojej mocy, Anno, ale nie mogę otworzyć granicy. Do diabła z granicą! Ukradnij czołg, jeśli będzie trzeba! Trzeba ratować Martę za wszelką cenę! Jak się nazywa ten lek? Liber Spirit, a u nas mówi na niego czysty duch. Za granicą już od lat stosuje się go do leczenia chorób płuc. Dam z siebie wszystko. No i cyk, kolejny dowód na żonę. Żono, nie płacz! To niedozwolone. Na razie mogę z tymi kadami się przystępować. Właśnie. Proszę. Jedną. I to będzie tyle. O, zabrałem się posiadania i używania broni. Co to jest? I wtedy do mojej roboty. No to panie Marek, pan pójdziesz za chwilę pod raport, bo wiem, że ty masz broń. Ej, ty, może ją sobie nawet teraz znajdę, będę miał kolejną opcję do raportu. Dobra, już ciągnę, kurde, tą czynnik do leku, bo z drugiej tak ekonomicznie zrobić miarę. Na pewno on będzie wiedział, jak zgarnąć coś na ten nielegalny lek. Poznają o leku dla Marty. Moja córka zachorowała i potrzebuje lekarstwa, którego nie da się u nas kupić. Ten lek nazywa się Liber Spirit. Czy mógłby je pan dla mnie załatwić? Rzadko kiedy ktoś o niego pyta, ale mam taki lek na liście. Nie jest tani, kosztuje 15 tysięcy. Okej, czyli tyle, co ile miałem dać na syna. A niech mnie! Jak pan wie, import leków jest zakazany. Okej, czyli uzbieraj 15 kafli, no i będziesz miał tego, nie? I uratujesz córkę. I mam 117 godzin, żeby załatwić kasę. No to szantaże pójdą w ruch. Dobra, już se... Przecież, dobra, nie. Bez takich. Koniec. Powiedziałem, że... Załatwię. Pyk, cyk, mamy profil. Sprawdźmy to profil, coś. Chyba jest policzką, mi się wydaje. Dobra, nevermind. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Beholder, w którym spróbujemy zdobyć kasę na właśnie lek dla córeczki. Do usłyszenia. Cześć!